Dzień dobry, jestem Inna. Witam, Renata. Najpierw chcemy podziękować za ciepłe, miłe komentarze za poprzedni filmik. Dlatego jesteśmy z Wami ponownie. Chcemy przedstawić trzy różne włóczki firmy Lank Yarns, które według nas godne polecenia. I nadają się na zimowe dzianiny. To są włóczki Snowflake. To jest włóczka Bergen. Jest to dwuskładnikowa włóczka, która ma strukturę łańcuszkową. Jeszcze jest Snowflake Multicolor i włóczka Honesty. Te trzy włóczki Snowflake, Snowflake Multicolor i Honesty ma ten sam skład, tylko różnią się kolorystyką. Jest to skład, w składzie jest alpaka, bawełna, której jest najwięcej, i poliamid i wełna. Sugerowane druty na te włóczki przez producenta to między 6 a 7 i według nas jest to dosyć dobrze dobrana grubość drutów, przy czym do dziergania czapek proponujemy wziąć mniejsze druty. Splot tej włóczki wygląda tak. To jest łańcuszek poliamidowy, który bardzo dobrze sprężynuje. I dlatego można dziergać na większych drutach. Pokażemy teraz wydziergane przez nas rzeczy. Jest to czapeczka zrobiona z włóczki Snowflake na 70 oczek na stosunkowo cienkich drutach. Czapeczka raczej dziecięca. Mam jeszcze jedną czapeczkę wydzierganą przez Mariolę. Jest to czapeczka wydziergana z włóczki Bergen, też na 70 oczek, ale użyte zostały grubsze druty. Czapeczka jest już na osobę dorosłą. Jak widzicie, pasuje na mnie. Rzucam się w oczy, nie zginę. No tak. Ja mam wydziergany komplet z włóczki Bergen dla syna. Jest to czapka i komin. Wydziergane zostały te dwie rzeczy na 80 oczkach. Przy czym tu jest widoczna różnica, ponieważ czapkę dziergałam na czwórkach, a komin dziergałam na 5 lub 5,5. I widać różnicę w długościach. Bo komin nie musi być taki... ciasno spleciony. Tak, taki ciasno spleciony, bo on otula szyję, natomiast czapka musi trzymać się głowy i dobrze grzać. Zasada jest fajna i prosta, słuchajcie. Wystarczy ta sama ilość oczek, a różny rodzaj drutów, mamy komplet. A jeszcze mam na sobie sweterek, który wydziergałam dla córki z włóczki Honesty. Jest to bardzo wydajna włóczka. Na drutach numer 6 lub 6,5 można je dziergać i poszło mi na to, na ten sweterek, który jest nie za długi, 6 moteczków. Mamy też propozycję z serii Punto, książka, książeczka, gdzie producent w środku pokazuje, jakie wyroby można z włóczki wydziergać. Tam są różne wyroby, tam i kamizelki, kardigany, swetry, różne akcesoria, tak. Czapeczki i różne rzeczy. Mamy też próbkę dzianiny zrobionej przez producenta do pokazania. Snowflake Multicolor. Tu tak, widać, jak układają się wzory i kolory. Bardzo fajnie. Zauważyłyśmy, że te wzory w różnych kolorach układają się różnie. Inaczej, tak. No, zależy od tego, jak my zaczynamy. No i ostatni kolorek. Tak wygląda. Także zachęcamy do obejrzenia tych włóczek i mamy nadzieję, że było to ciekawe dla Was. Serdecznie pozdrawiamy. Do widzenia. Dziękujemy bardzo za uwagę.